A więc w dzisiejszym odcinku tą paczką się nie zajmiemy. Ją się zajmiemy w innym odcinku. Natomiast zajmiemy się tą oto paczką ze sklepu Media Expert. Kupiłem kości RAM, ale zróbmy unboxing najpierw. Używam starego statywu, więc kadr może być troszeczkę krzywy. Aczkolwiek no sorry. I trochę ciemna jest, no i też sorry, bo nie mam tu lampki. No i jakieś zabezpieczenie, no i mamy ramy 2x4 GB, czy też 8 GB. Aktualnie w kompie jest 8 GB ramu i tu mamy kolejne 8 GB. To są Patrioty, Vipery, DDR4 w dwóch kanałach, profili XMP można, czyli mocniej sobie podkręcić, wiadomo. Ty w ogóle było otwarte trochę. No i są dwie kości. Pierwsza rzecz, która mnie interesuje, to to, czy coś jest z moim systemem operacyjnym, czy coś jest z ramami. Problem na tym kompie był taki, że w programie OCCT, czyli w programie, który można powiedzmy zrobić testy obciążeniowe karty graficznej, procesora i ogólnie całego komputera, pokazywał, że mam na minusie MHz na tych na pamięciach. Teraz aktualnie jak tutaj widać, system pokazuje tutaj 1000 MHz częstotliwość, 2 kanały 8 giga, test dany się chyba. To jest opóźnienie mające L16, więc tu się tylko to nie zgadza. I właśnie taktowanie 1064 MHz. Niestety nie ma czegoś takiego jak sam test RAMu. I mamy te kości. A nie chcę wyjść, ale pachną taką chińską chemią pachną. Musiałem odłożyć telefon, żeby wyjąć. To są ogólnie dobre kości, więc mogę polecić, bo 3000 MHz opóźnienia CL16 i bardzo dobra cena, bo za 8 giga dałem 180 zł, a w grudniu dałem 100... ile? Dałem 100 chyba 30, nie, 150. 150 zł, teraz 180, you know, inflacja. Więc dobra. Zrobimy też sobie testy i porównamy sobie 8 giga kontra 16 giga. Zobaczymy sobie jakby w poszczególnych aplikacjach i w po prostu w aplikacjach, programach i tak dalej, jakie są różnice. W ogóle nie mogę odpalić memtesta, ponieważ system nie może zabrać 4095 MB, więc dobra. Pomysł jest taki, że wrzucę to na... odpalmy na drugim dysku system, zobaczymy, czy będzie coś lepiej i co jakby pokaże OCCT, ponieważ tutaj, tak jak widzieliście przed chwilą, było 1000 MB maksymalnie. Jesteśmy już na drugim systemie, jak widać to jest otwarty komp i odłączyłem tam posata te dwa dyski. W tym momencie testuje się RAM. Wybrałem 3095 MB, dlatego że 4095 też nie chciał wziąć i w ogóle ten, więc jest 2% i zobaczymy, czy to jest dobry program do testowania RAMu, ale on jest bardzo mało popularny, więc pewnie nie słyszeliście, ale on jest bardzo dobry, podobno. Ok, teraz się pobawimy w testy. W tym momencie mam odpaloną jedną kartę w Operze GX i zużywa 4,5 giga RAMu. Więcej testów mi się nie chce robić, więc powiedzmy to będzie jedyny test, około 4,5 GB RAMu. A w OCCT okazało się, że miałem wyłączony profil XMP, czyli kości działały na maksymalnie 2000 MHz. Nie wiem, kiedy włączyłem to, a później się jakoś wyłączyło, nie wiem, nieważne, świrował mi ten komp kiedyś. 1500 MHz teraz niby jest. Teraz weźmiemy nowe kości i zobaczymy, czy będzie inne taktowanie. Jak będzie inne taktowanie, no to wtedy będziemy myśleć, czy te kości nie odeszły na gwarancji. Bo może być tak, że one coś są zepsute. Ale Parkinson. Uwaga, uwaga, i one mają też 1500 tutaj napisane, ok. W BIOSie jest 3000 MHz, więc wychodzi na to samo. Tak dla porównania jeszcze możemy, tak dla porównania to zróbmy taki sam test. 4,2 giga. O, nie widać. Nie wiem, gówno widać.
Powiedzmy, że są podobne wyniki. Teraz weźmiemy, tam są dwie nowe kości. Więc teraz z powrotem wsadzimy te stare, wejdziemy w bios, zobaczymy, jakie są taktowania i tyle. Coś nie działa. No to jest teraz na stronie, co zaznaczają te komendy głosowe. I co, że teraz działa? Bo nie odpala. Czarny. O, jeden bip. Czyli system normal w teorii. Czyżby system normal? Jest, mamy BIOS. Okej. Okay. Pewnie problem był przez to, że mamy dwa te. Profil pierwszy. Wyłączmy profil i go włączmy. Memory, jak widać tutaj, pamięć 16 giga i 3,5 tysiąca MHz. O, tu było, o, tutaj jest. 16 tysięcy MB. Zapiszmy konfigurację i zobaczmy, czy wszystko git. O! No i się wyłączył w ogóle. Free short pip. Ok. No to jeszcze raz musimy spojrzeć na stronę. One normal. O. Wpiruję. Czy się odpali, czy nie? Kości są ułożone parami, one są, czyli w slotach 1 i 2, czyli te szare sloty to jest, tutaj jest 1, tutaj jest 2, tutaj są nowe kości, a w slotach 3 i 4 są stare kości. Teraz tak myślę, czy nie byłoby lepiej, gdyby było to na odwrót, no aczkolwiek zaraz zobaczymy, co będzie tu. Zaraz zobaczymy, co będzie, czy w ogóle coś będzie, czy komputer będzie miał samozapłon. Wow, o kurde, a płyta z Gigabyte'a i według tego, co pisało na stronie Gigabyte'a, trzy krótkie pipnięcia to jest kontrola parzystości pamięci, dosłownie przetłumaczone z Google Tłumacz, czyli coś z parzystością pamięci. A więc zrobiłem tak, że pierwszy i drugi slot zajmują stare pamięci, a trzeci i czwarty zajmują nowe. Zdjąłem sobie te naklejki, dlatego że zauważyłem, że one się czymś różnią. Stare pamięci, jak widać, mają taki złoty pasek, nowe ich nie mają. Odpalmy. Nie odpalałem jeszcze, teraz dopiero pierwszy raz odpalam po zmianie kolejności. Wejdźmy jeszcze w BIOS, żeby wszystko skontrolować. 16 tysięcy ostatnio tutaj padliśmy. A jak widzicie, jest 16. Jak widać, 16 giga jest. Muszę wyłączyć tego flasha, bo to ten. No dobra, znaczy BIOS pokazuje inne rzeczy. OCC to pokazuje inne rzeczy. Oczywiście bardziej ufam temu. Bardziej ufam oczywiście BIOSowi niż OCCT. Aczkolwiek OCCT było dla mnie jakimś tam wyznacznikiem. Zawsze. Na ramach nie można zobaczyć napięcia tu, więc zobaczmy, powtórzmy ten oto sam test. No i znaczy ten test jakiś tam bardzo sensowny nie jest. No ale dobra, bo powiem tak, mi się nie chce testować. Są jakieś takie różne testy na YouTubie, typu, no mogę wam sobie puścić jakieś takie. Tutaj macie coś przykładowego, na przykładzie Battlefielda 1, jak widać. Różnica jest, widzimy tutaj na 13 interesuje, widzicie 4 giga to jest gówno, aczkolwiek jak widać jest różnica jakaś tam, jest różnica paru FPS-ów, na pewno jest o wiele większa różnica między 4 a 8, aczkolwiek w różnych przypadkach potrafią być także różnice między 8 a 16 GB. Jakiś inny test tutaj na przykład, no widzicie, tutaj są małe różnice w grach, przynajmniej na pewno wiadomo, oczywiście wiadomo, tak jak mówiłem, dużo zmienia się w przypadku zmiany z 4 na 8. Tutaj jakiś jeszcze jeden test, jak widzicie, to jest tak różnie dosyć. Więc ogólnie to podsumowując, za dużo w grach się nie zmienia, aczkolwiek bardzo dużo się zmienia w przypadku przeglądania internetu, między innymi Facebooka, który potrafi jeść dosyć dużo pamięci. W przypadku na przykład montażu filmów to też może dużo zmienić, takie 8 GB dodatkowych, więc
to jest dosyć zmiana. Na pewno 16 giga jest lepsze niż 8 i na pewno lepsze niż 4, albo spróbujmy nawet na kochany czy coś, jakby spróbujmy wrzucić jakieś efekty i czy będzie ślinało. Na pewno na początku trzeba wejść w ustawienia i zmienić maksymalny dynamiczny RAM. Tutaj jak widać jest ustawiony na 1500 mega, ja tutaj ustawię około 3000. Nie wiem, dajmy 3500 MB na sam podgląd. Znaczy tak, tutaj na pewno jak widzicie, podgląd teraz jest w 60 klatkach. Nie pamiętam, czy był 60, chyba automatycznie ustawił się on wcześniej w 30. Chociaż jak widzicie, potrafię dalej przyciąć. A właśnie, trzeba zresetować Vegasa. Więc jeszcze raz, to było jak było około 8 GB. A teraz jak to wygląda, jak jest 16 giga, no to jak widzicie, około 60 klatek cały czas. Potrafi zbić skurda, to tak. Najlepszy. Preview mam auto oczywiście, jakby auto, a dajmy good, half. Ja montuję na czymś takim, dlatego że mi jest wygodniej na auto, ponieważ wtedy płynniej chodzi. 4200 bo jednak dajmy. No płynniej wydaje mi się, że chodzi. To było, ja zapiszę sobie obraz. I tyle. No to ja wam dziękuję za to, że oglądaliście tego vloga i widzimy się już w czwartek, kiedy będę czytał pastę. W tym tygodniu będzie, dla tych, którzy zostają do końca, w tym tygodniu będzie Julka, 14-letnia aktywistka. Więc chyba, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, bo z tego co słyszałem, coś tam audio poszło, coś tam na mikrofonie się popsuło, w ogóle mikrofon przeniosłem tutaj i on jest teraz tu, zamiast tam gdzieś. Więc dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia już we czwartek. A jak was nie interesują pasy, to za tydzień. Cześć. A za tydzień też fajny film. Jebać Disa, kurwę, z Disa, orka, z kurwy syna i co? Nie dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest kryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.